Cześć wszystkim, witam was na kanale X Games. Ja jestem Erek, a to jest kolejny odcinek serii Jak nie grać w Dead by Daylight. I jest ze mną dzisiaj Gosia. Jestem, hej wszystkim. Tak, słuchajcie, popatrzcie, mam już piękną, świąteczną grażynkę. Zobaczcie, jaki ona ma piękny sweter i w ogóle. I te elfickie, tak? Dobrze mówię? Elfickie skarpeteczki. Cudowna jest. W końcu, słuchajcie, pasuję do Gosi. No, my teraz takie piękne, świąteczne jesteśmy. Tak, dokładnie, Gosiu. A powiedz mi, witałaś się, nie? Tak. A, dobrze, bo ja jestem zakręcony i mówię, kurczę, zacząłem gadać o tej grażynce i sobie myślę, czy nie zapomniałem o Gosi? Nie, nie zapomniałem. O Jezu, to się cieszę. Ale nie, już nie mogę. A Felix też tam gdzieś się zapomniał. Tak, Felix też się zapomniał, więc tutaj tym razem to nie jest w 100% moja wina. Słuchajcie, jesteśmy tuż po resecie rank. Tak, tak. Ja słuchajcie, starałam się spaść z czwartej na piątą, żeby mieć właśnie teraz dziewiątą i się udało. Tak, więc mamy nadzieję, że byt będzie dla nas łaskawy i nie będzie nam dawał tak jak przez ostatnie dni pierwszych rank jako mordunców. No, tak, ale graliśmy straszne. Rozgrzewkowe i był taki easy. Tak, zawsze tak jest, nie gramy rozgrzewkowy i po prostu była taka fajna nurska i ja mówię, kurczę, czemu my nie nagrywamy tego, nie? No, tak zawsze jest. Zawsze tak jest. A teraz pewnie się trafi jakiś super, uper, kurde, mordulec, który nas generalnie załatwi bez mydła, nie? Bardzo możliwe. Tak będzie. Ty ostatnio zbierałeś mydła na fazmofobii, to możesz mu dać. Mogę mu dać. To ja będę miał trochę lepiej, jak zbieram mydło. No. Tak więc... mamy nadzieję, że właśnie nie będzie tunelarzy, kamperów i takiej tej reszty. A to będzie, bo to zawsze jest. Tylko wiecie co, teraz, bo tak, no Mori znerfili, więc super, nie ma Mori. Ale no. Za to Noedy wszyscy biorą, nie? No, te Noedy to jest teraz plaga. Pewnie też zaraz popsułem Noeda. Byłoby fajnie. Będzie, Noed w sumie nie jest Noedem od dziś. Tak będzie, tak jak zrobili z Mori. No. Ale wątpię, bo już by się pluli chyba za bardzo. Na prostu, słuchajcie, wszystkie te skrzynki no. I tak dalej, więc no. Co to? Myers, Myers! Wyczaiłem go, słuchaj, z daleka. Coś miałem, kurczę, powiedzieć i patrz, i ja zapomniał, nie? Coś miałem takiego... Coś miałem do przekazania, to było chyba ważna informacja. Tak, ważna, to sobie przypomnisz. I nagle mi wypadła z głowy i jest Davidek. Co, Davidku? Ja też jestem. Jesteś? Gdzie jesteś? O, tam jesteś. A, sprinta masz? Nie. Aha, co się skradasz? Nie mam sprinta na niej przecież, kuźwa. A no tak, mówiłaś przed chwilą. Dopiero co, samą opiekę mi się pokazała, a już tyle zrobiłam i sprinta nie ma, nie? No, ja też na Elodie mam bardzo słabe pereczki. Rybą ucieka. Ale nie na nas się naparł, nie? No nie wiem, bo ten... Tak ucieka. O Jezu, no przepraszam. Nie, nic się nie stało. Erek. No, przestraszył mnie, no wyskoczył zza winkla. Już myślałam, że to on, nie? No ja też myślałam, że to ona, to tylko David. Także mówiłaś, wiesz, zacząłem się rozglądać, patrzę, ktoś nagle tak agresywnie wyskoczył zza winkla. I wiesz, to agresywnie było... Boże! Przepraszam. Jednak ja pierciu, co to było? No i dlaczego ja, kuźwa? Ale wiedziałam, że tu przylezie, nie? Kurde, no. Ja pierdzielę, czy wy to widzieliście? Ale w ostatniej chwili go się to zobaczyłem. No, ja też sobie wyobraź. O, fajnie, sfarmiłeś mnie, dzięki. Serio? Już się położył? No i mnie sfarmił i to jeszcze bez borołka sobie wyobraź, nie? Ja pierdziu, dobra, idę do ciebie. A nie, to David leży. Tak, tu są drzwi pozamykane. O nie, fuck. Kurde. I co, drugi raz już cię powiesi? Mhm. Także spoko. Nie, idzie do mnie. Dobra. Dobra, bierze Davidka, nie? Więc idę do ciebie, leczymy cię i uciekamy jak najdalej. Będziemy żyć wiecznie. Zdążę. Biegnij. Dobra, idzie! Dobra. Faczy. Ale mi świcło przy uchu, nie? Ja pierdziu.
Dobra, muszę się gdzieś tutaj matnąć, nie? Ej, Felix wziął go na siebie. Dobra, idę tamtego może. Ej, Felix cię tu leczy. Dobra, Myers idzie tam. Idzie tu, idzie tu, uważaj. Felix, leż. Dobra. Ale co za farmer, no nie wierzę. Jaki bahan. Dawaj, chodź tu. Idzie do mojego haka, a ja jestem za hakiem centralnym. Dobra, ja się też... Kurwa! Znalazł cię? Czy on centralnie za hakiem, ty? Może on ma tą moc, że widzi. A może... Jak stalkuje. Mhm. Faktycznie. Leżę, Eryk. No, przy mnie, nie? Ja leżę. Fuck! Jak on mnie widział, przepraszam bardzo, w tym krzaku? Co on ma, noktowizor? Wytyfy. No, no i tak właśnie byt nas wynagrodził dzisiaj, nie? Pierwszy mecz był fajny, a teraz są takie właśnie. Z Majersikiem, ale przynajmniej się dzieje. Tak zawsze jest. Czemu ten jełop cię sfarmił bez tego? Bez borowka nawet. Cóż. Jeszcze on zaraz będzie leżał. I też mnie sfarmi. Tak? On strasznie długo się napala, on nawet chyba dwójki jeszcze nie ma. No i też mnie sfarmił, czaisz to? No. Pewnie ma trójeczkę wieczną. Dobra, mi się udało uciec. Mimo wszystko. Dobra. Long szlong dong leży. I niech leży. Szlong dong? Szlong dong. Aha, czy lecz. Dobra, daleko są. Ufka. No. Ej, ja nie wiem, o co kaman w ogóle. Ja też nie wiem. W ogóle my z Rykiem jeszcze jesteśmy nieobudzeni do końca. Tak, tak. My się nie ogarniamy wszystkiego i... Ty widziałeś, że tu liście spadają? Ale to już zima, śnieg powinien padać. Nie. No, patrz. Ale jakie ładne. No nie, dlaczego to nie ma? Dobra, robimy jakiegoś genka, co? Co ci chodzi? Ej, one ostatnio tak, też tam masz taką animację, jakby wybuch generator, jak podchodzą do niego? Tak. No, chyba żart. Dobra, ktoś tam się zajmuje. Mi. Ty, jak on biegnie ten... Tak robi ty. No bo to jest... David. To jest David. David to jest kawał chłopa. Ej, ale już... taki kur... Oh, fuck! Kur... Oj, no. No, na kogo się napatrzył? Ej, jak on to zrobił przez mostek, kurzy? Nie wiem. Nie wiem, nie powiem ci. Ściągać kole, zanim się leczyć, debilu. Przepraszam. No, niech ściąga, ja robię gena. Idzie do ciebie, Eryk, no, prościutko. Właśnie ma barbę. Widzę. Kur... Palet. Sam palet, please. Tamten ranny po mnie zapierdziela, nie? Szybciej! Nie! Tak. No chciałem go zrobić tutaj i no dupa, nie? O, Majersiku! Idzie do was prosto. Nie, nie jednak, nie do was. Ja nie wiem, czy to jest sens się leczyć, bo on i tak już będzie miał stąd trójkę na pewno. Mówisz, że tak długo ten? Mhm. Poszedł do tamtego. Szybciej będziecie biegać chociaż. Ale ja się nie leczę, dlatego że mam wytrzymałego, to może jeszcze to mnie uratować, nie? Zdejmij się przede mną, zdejmij się. Po prostu do ostatniej tej. Dobra, mnie nie leczymy, bo mam wytrzymałego, nie? Nie lecz mnie, zostaw. Co za człowiek. No nie lecz mnie, Boże, zboczeńcu! Co typ? Ja nie chcę. Proszę mnie nie dotykać.
A nie, spadła mu trójka. A no dobra, to jednak możecie mnie wyleczyć. No halo, Felix. No Erik, znaczy Felix, bo cię teraz gdzie jest, no? No ja widzę właśnie, zraniłem uczucia Felixa. Tak. Taki duży mecz, co? Nie. Nie? Wydaje się taki długi. Nie, dopiero 10 minuta. Więc tak normalnie, do 13 minut tak normalnie jest. Ale on długo jeszcze nie będzie trwał ten mecz. Nie, już nie. Ja już mam. Wszyscy jesteśmy na dętkę, idzie prościuteńko do nas. Prościuteńko leci. Ojej, ojej. Tą paletę rezerwuję ja. Dobra, na Felixa się. No jest zajebiście. Kur! Cieplat. Ach, tak to się kończy, to kampienie przy paletach. Dokładnie. No i dętka. Ale skąd on wiedział, że ja tam jestem? No, gonił pieprzonego Felixa i nagle z dupy przyszedł do mnie, kiedy ja byłem za skałą. A, no to może ma tego, wiesz. Wytyfy. Nie, zaprzyszedany. Ach, ju. Idzie do mnie, nie? Oj, oj. Gdzie tu coś jest? No nie ma. No nie ma nawet palety. Łach, gibkość. Ach. No i co z tego, że gibkość, jak on jest za mną już. Kurde, ach, no. Nie, aż no porażka. Głową ruszałem aż. Żeby wiesz, żeby się odchylić od ataku. I patrz, jeszcze ci nie weźmie, bo chcę tam tego jeszcze do... Na trójce jest strasznie szybki to. No. Ale z gibką mu kurde nie uciekłam. Ale dobre, w ogóle zobaczę, którą on miał rangę, bo to coś szczerze, to nie jest low ranga. No 11, nie? No ale reset był, trzeba pamiętać, więc teraz wiesz. No. Na rangi nie ma co patrzeć tak naprawdę, bo to sobie trzeba odjąć trochę. Niestety. Dobry majersik nam się trafił tutaj. No i co, znalazł tego Felixa? No znalazł, ale mu się ten skończyło. I w niego nie trafił za tą paletą, a mnie trafił, no. Ja nie wiem. Taki pech, słuchaj. Oj, to był błąd. Oj, jak to, jak im cudem. O, no dobra. Ech. No tak to wyszło niestety. Gdzie jesteś, Gosiu? A przy skalutce tutaj. Patrz, jak bardzo dobrze wiedział, ja nie wiem właśnie. Jestem w szoku. No niestety, słuchajcie, nie wyszło. Może cię zaniesie do tego. Ale ja już nic nie robię nawet, bo to już i tak chodzi. Nawet mi się już nie chce. Przepraszam bardzo za moje zywanie, ale kurde, dzisiaj tak nie ty par, zaniósł cię. Czy zrobił coś chamskiego? Myślę, że zamknę. Myślisz? A co, to taka hamowa jest, jak oni tak zamykają przed nosem. Patrz, jaki winny. Ja pierdzielę. Się cieszę. Nie mam, że zamknę. Ech, słuchajcie. No dobra, dziad straszny. To co, widzimy się w kolejnym meczyku. I mamy posiadłość Macmillianów. My god. Mamy posiadłość Macmillianów. O, ja robię totem, bo czuję, że będzie Noed. No. Noed to jest plaga. Ja nie wiem, chyba... Nie mam, tak przyszłam. Ostatnio gdzieś na promocji chyba był ten Noed, skoro każdy go ma. Ja właśnie nie wiem też. O, coś widział ja, dużego. Dużego? No. Coś się tam...
Słyszę. Jak słyszysz, to nie jest... Trapper. Trapper, o, jak milusia. No, zarąbiście, uwielbiam traperów. Lepsze to niż Myers. O nie! Czarne sp... Dalej. Na rozstaju dróg. Znaczy nie są. Nie no, dopiero pierwszy hicior! Czy on sapie taki byk. Niedźwiedź taki. O, idziesz tu. No, niestety. Uciekaj, uciekaj, Erik, bo ja muszę tu biec. Poleciał za tobą, chciałem mu zrobić zmyłę. Ty jesteś tu, dobra. Będę leżeć. Nie będziesz. Będę. Nie będziesz. O nie, okno zamknięte! Ej, nie trafił! Ej, no okno tam zamknęli. Biegnie za mną! Czemu? To po co się podstawiam? No, jakoś. Uznałem, że będziemy żyć wiecznie. Mówisz. Patrz, nie wiem gdzie biegnę. Nie wiem gdzie on jest. Dobra, fuck. Op. Szybko! Kurcze blatno. Ach, ju. Co, traperku? No masz blisko do haka. Chociaż przybiegłem ci do haka. O, ale dwa geny naprawione, no to najsik, nie? Idzie chyba do ciebie. Nie, nie do ciebie jednak. Mówi nie, się. Zdejmie mnie. Ale możesz mnie uleczyć zawsze. Poszło w ogóle nie. A, bez punktów, to co ja tutaj będę robić? No co? Dobra, chodź, idziemy tam. Tamte geny są zrobione? Tu jest gen. A no dobra, to chodźmy. Już to musiałabym znaleźć apteczkę w sumie. O, totem. Użyć jeszcze jedną apteczkę. Ej, no te totemy. Faktycznie trzeba je robić. No trzeba, bo znowu Noedem nas zjesz. No on na bank by miał Noeda. No, Trapperino to ma Noeda, nie? Mhm. Dobra, ale dopiero dwa są rozpierdzielone, nie? A i tak jak tylko zostanie jeden na mapie, to i tak będzie Noet. Jakoś tak cicho. Boże, przez tego Majersa czuję się teraz taki niespokojny. To jest trauma z rana. On kogoś goni, czy on tak żyje we własnym świecie? Dobra, idzie tu jednak. Dobra, idę w poszukiwaniu totemów. To nie mnie. Okej. Okay. Ja szukam totemiksy. Jeszcze jest w shopie często z totem. Nie ma, bo ja byłam. Taka, dobra. Dobra, tu się gania z gościo. Już mnie nie gania. Kogo on gania? Tam siebie? Chyba. A nie, kogoś innego, dobra. Nie idziemy tu. Catch me please, gania. Tararara, gdzie to temy, gdzie to temy? Tutaj. O, ale w gównianie jest zamaskowany. Dziadostwo takie. Myśleli, że nie znajdę. A jednak ja wszędzie wyczuję. Totemika. Łapkę rozbroiłam, bo tu postawił. A właśnie. Jakieś trzaski, piski, drzazgi. Bra. On taki jest, bardzo ci powiem. No, on tak ten, nie jest jakoś za specjalny. O, widzę cię tam.
Dobra, to idę do ciebie. O! Leś. No trochę można się z nim poganiać, nie? Tam też trochę się poganiałem. Zawsze jakoś tak przyjemniej jest. Jak tak cię od razu nie zabije, nie? Dobra, barwy na pewno nie ma. Bo poszedł w ogóle w drugą stronę. Ciach. O, dobra. O Jezu! Tutaj we trójeczkę robiliśmy. Tutaj jest skrzynka, jak coś mogę ci przeszukać. Chcesz apteczkę? Oj, totem od razu. Boże, jakie losowanko. Ty patrz, mam apteczkę dla ciebie. Kurde, no przespalę. Not good, jestem tutaj obok. Gdzie on cię próbuje zanieść? A to dobra. Jak już razisz? No poszedł jak coś? Chyba nie bardzo. Ugonię tam kogoś, nie? Jest pewna? Dać ci tą apteczkę? Mam. A dobra. I muszę ją tylko wykorzystać. Na końcu, czekaj. Mam końcóweczkę. Czym się zostawiało, ku? Czym się zostawiało? R? To masz, proszę. Bo te dwie musisz zużyć, tak? Jak ona fajnie się giba. Tak szybko kuca. O, to jest genika. No to chodź, idziemy do geniczka. Trzy totemy zrobiłem. Super. Jeszcze dwa gdzieś na mapie muszą być. A ja nie wiem, czy jednego nie zrobiłam. Czyli jeden został. Jest chyba pięć, nie? Och, catch me please, znowu się dała złapać. Nie chciała. No wiem, ale tak. Po co chcieć? Po co chcieć, ja się pytam. O Jezu, mam nadzieję, że się nie puści, nie? Ej, to już będzie ostatni. O, ktoś po nią już poszedł szybciej. O, kampił. Znaczy, wiesz co, on nie zdążył tak odejść za bardzo, ci powiem, bo... Kasia! Kasia, co to było? Patrz. Chyba uciekaj. Dobra, ale nie ma Noeda. Chodź, chodź za mną. Wiesz, gdzie jest druga brama? Tam. Dobra, tak. A tutaj jest, okej. Ktoś już ją otwiera nawet. Ty idzie tu, nie? Uważaj, bo on idzie. O nie, złapał kogoś. Dobra, ja otwieram dalej. Ja otworzę! Nie wiem, jakaś czarna chciała mi otworzyć, ale ja się nie dałem. Dobra, chodź tu, Gosia. Bramy będą otwarte. Jest na tyknięcie, jesteś? Wróciłaś po niego. Ja tu byłam koło niego, wiesz? A, dobra. Koleś. Dobra. A tamten gdzie jest? Nie wiem właśnie. Kurde, wciągłem. Wow, 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 wow! Ja już z Noeda nie mam. Gdybym miał Noeda, to by to sprobił. Patrzy, patrzy! Ach, no już nie mogę dłużej. Uff, udało się. No staranga, słuchaj, ale to było widać, że on taki był średniowy. No, on był taki średnioweczka, ale no to dobrze, słuchajcie. Jeden mecz był hardkorowy z Majersem, który generalnie, no... Porobił, a tutaj traperek był bardzo przyjazny, polecam ty, tego... A ten koleś poleciał do drugiej bramy i wpadł w pułapkę przed otwarciem. Co ty gadasz? Chyba żart.
No to... To sobie zrobił mecz. Na własne życzenie zginął. Zginął. Na własne życzenie zginął, naprawdę, słuchajcie. No tak, właśnie go kurde zdjęłam, no. Gosia go uratowała, my jeszcze tak długo zajęliśmy tego trapera, że 5 razy można było drugą bramę otworzyć, jak coś. No, no ale... widzisz, specjalnie tam poleciał, po co? Mógł wyłazić, nie? Był zdrowy. Ach, cóż. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zachłanność, no... tak się kończy, dokładnie. Drodzy. Tak się kończy zachłanność Dead by Daylight. No ale dobra, słuchajcie, mi się tam podobało, było fajnie, kurczę, ten drugi traperek bardzo, bardzo miły, polecam, mówię, tego mordulca 2 na 10 i była dzisiaj ze mną Gosia. Byłam, pa, pa. Tak więc do zobaczenia na Instagramie, na strumykach i w kolejnych odcinkach, cześć!